Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii afrykańskim rodem Daura w Crusader Kings 3. Tak więc wkraczamy w ostatni etap jednoczenia Afryki. No, dostaję jednak gorsze wyzwanie, czyli wprowadzenie wszędzie jednej religii. Miejmy nadzieję, że nam szczęście dopisze, bo zawsze może się zdarzyć, że nie zdążymy tego zrobić w wyznaczonym czasie niestety. Trochę się obawiam, nie powiem. No, ale nic na to nie poradzimy. Na razie ruszamy tutaj. Ja próbuję uciec swoimi głównymi siłami. Ale bez szans. Dużo wyższa jakość armii. Po prostu egzekucja. Okej, niech tam oddadzą honory naszemu mężowi. Oczywiście bitwa elegancko, z pewnością zakończy się zwycięstwem. Ło! Dokładnie to rzezią powinienem powiedzieć, a nie zwycięstwem. Możemy coś rozbudować, widzę. Dobrze. Czyli stale w mnie te wielbłądy i lekka kawaleria to nasza chluba. Szczerze mówiąc, ale może też to, co zwiększa kasę i development, też niech będzie. No i lecimy. Tu się teraz wyjątkowo cicho jest. Okej. Zaczęło się dobrze. Czyli bądźmy szczerzy, no, walczymy na pół gwizdka jakimiś pomniejszymi siłami, więc... Jakieś romanse się tutaj plenią. No, nawet jakąś armię próbują zebrać. Nasza młodsza córka również poznała... O, jakby długi jakieś? Oczywiście, że je spłacimy, no dajcie spokój, no wstyd, że mamy długi. Na tym etapie. Gdzieś opornie to oblężenie idzie, szczerze mówiąc. Jeszcze jedna dzielnica potrzebna. Mamy artylerię. Właśnie nie wiem, czemu to pokazuje trybeusze. Aż mi czasem korci, żeby je rozwiązać i jeszcze raz powołać. Zobaczyć, jak będzie. W sumie stać nas na to. Okej. Ten konflikt zakończony. Kolejny perk, powiedzmy w ten sposób. I co do tych terenów, no to tak. Ty zostaniesz to. Tu... W sumie może na razie nie twórzmy tytułu królewskiego. A, trwa wojna. I te ziemie przekażemy. Mamy taką młodą siostrę, to chyba jest z innego ojca. Nie, z innej matki raczej. Naszej najmłodszej córce przekażemy właśnie te włości. A my, jako my, uzurpujemy tytuł kolejny cesarski, czyli de facto oni powinni, a są w stanie wojny, zobaczymy, bo po wojnie być może uda mi się ich zwyczajnie podporządkować sobie, bo mogę również stworzyć tytuł królewski tutaj, czemu nie. Jeszcze jest kwestia tam dziedziczenia, czy te tereny nadmorskie w Afryce, w Somalii do nas trafią. Ale się zaraz przekonamy, zaraz, niedługo się przekonamy. O. Mhm.
Bo tu powinien nasz syn, nasz wnuk odziedziczyć po nim. No, ona też jest zdolna, ale pytanie właśnie, która będzie lepsza. Tak, i została ranna. Ciekawe gdzie, bo żadnych wojen nie toczymy obecnie. Czy polowanie? Nie, nie trzeba chyba na razie tutaj kombinować. Możemy zrobić mistyczną komunię. I zostaniemy... Albo w sumie niech spędzi z nami ten czas. I co tam? Ale chyba nie mamy potrzeby się na nią tutaj wkurzać. I tak jesteśmy zadowoleni, więc odstresowani. Super. I co? A, bo byliśmy na imprezie, a nasza nieśmiałość nas troszkę zestresowała. Dobra. No, starczy tego imprezowania, bo to mówię, stresuje naszą władczynię. No i tu czekamy, aż się ta wojna skończy. Ciekawe, kto wygra. Dobra. Dzieciaki niech się idą pobawić. No, tu jestem ciekaw, bo on ma już swoje lata, powinien niedługo odejść, a on jeszcze żyje i żyje, chociaż... 80. O, powstało Królestwo Sycylii, czyli zmienili nazwę. To ciekawe w sumie. Bardzo potężne królestwo zresztą. Przeniósł stolicę do Palermo. Czemu nie? Też może mieć problem z ortodoksami. Dobra, jeszcze zdrowsi. Przed naszą władczynią lata życia, coś mi się zdaje. Najmłodsza córka na szpiega będzie wychowywać się. Czemu nie? Tu nasi, to silni nasi. Wow. Okej, wojna chyba dobiegła końca. Tak jest. No i teraz... A nie bardzo by chcieli. Ale za to ci by się zgodzili. W sumie zróbmy tak. Po prostu troszkę dostanie pieniędzy. I teraz... No, ta nie przejdzie, ale tak jak najbardziej przejdzie. No. A, bo teraz ten, no rozumiem, co tu jest problem. A. Czyli on ma tytuł i chciałby jej włości. Jej, to w sumie znajdziemy jakiegoś facecika. No to księstwo Baru w Europie mi się podoba. I w sumie zróbmy tak. No i tu też trzeba by to było zrobić w ten sposób, a nie zgodzi się. Powiedzmy, troszkę na nią wpłyniemy. Wszyscy mnie śmiali, to nam może troszkę nas zestresować. Pogadajmy z innymi. Może być. I kolejny syn dorasta. Czemu nie? Tutaj chyba powinniśmy właśnie przekazać, bo on chciałby te tereny, bo to mu się należy jako terytoria de jure. O. A do kogo to należy? A do innego królestwa. No niestety tu jest zawsze takie są miejsca dość dziwne.
I co? Chyba tu nic na razie nie musimy robić. No dalej ja nie wiem, czemu on jest tak, już teraz mniej, ale był tak popularny przez lata, że kto nie rządził u nas, to jego chcieli na tronie. Tu mogłaby jakaś wojna wybuchnąć, chociaż tutaj wszystkie te kraje nasze sojusznicze są dosyć silne. W teorii moglibyśmy też zająć Włochy i stworzyć tu kolejne państwo naszej wiary niezależne. W sumie... Próbujemy poprawić sobie relacje z nią. Czy jak tylko skończy to, że niedawno toczyliśmy wojnę, to myślę, że... ona złoży hołd. Bo to jest to minus 40 z tej niedawnej wojny. Tam jest pies pogrzebany. Ale dobra. Tutaj dorósł nasz syn. To synowi damy włości w Europie. Jak silny jest przeciwnik? 24 tysiące. Bierzemy zakon. I bierzemy armię zawodową. To powinno wystarczyć. Czy mamy jakieś sojusze? Tu nie mamy sojuszu, ale możemy to wynegocjować. Teraz jeszcze czekamy na decyzję. Czy się nie zgodzą? I wzywamy jako sojusznika do wojny. Powinno być elegancko. Nasza 30-tysięczna armia od razu wyląduje w Italii. Dobra. Ach, największy problem się właśnie martwi, bo jak my to później opanujemy wszystko? Jak my to później opanujemy, jeżeli coraz więcej jest tych terenów innowierczych? Poważny dylemat. Tu powiem szczerze. Tu widzę, mają jakiś błąd wewnętrzny też. No nie, nie wiem, co to z tego. To jakaś musi być wojna między jego wasalami w takim wypadku. Niech będzie historia naszego rodu. Płyną sojusznicy. Dobrze, bo tu w sumie mogą jakieś inne chrześcijańskie państwa próbować dołączyć, jak to dalej będzie tak wyglądało. Użyjmy naszej wiedzy dodatkowej, czemu nie? Macie oblegać tu, a nie za nami latać. To latanie za nami niewiele zmienia. I co? Ma nam pomóc, już. No, poprośmy ją o pomoc, zobaczymy. Spiski, spiseczki. O, chyba widziałem wroga. Dość szybko odbija to, co stracił, niestety. Dobra, i czas na większą bitwę, żeby się ich zwyczajnie tutaj pozbyć i tyle. Próbują uciec z góry. Jesteśmy... Niech się wszyscy wyśpią. Nie jesteśmy jakoś strasznie w gorącej wodzie kompanii, więc czemu by nie. I elegancka bitwa. I fart, bo aresztujemy tutaj kogoś z rodziny. A tym samym to wszystko wpada w nasze łapki. Kolejny uniwerek, tym razem w Sienie.
jakimś biskupstwie? A, możemy wybrać. Niech będzie w Sienie, bo już tę Sienę znaleźliśmy. O. Fajna. Fajny bajer. I... Tylko na synów nie mamy żadnych... A na niego mamy haka. Jest dość dobrym szpionem. A, mamy jeszcze jedną córkę w sumie, tylko jest bardzo młoda. Nie, dajmy tego 17-latka. O, i będzie miał sojusz od razu z Sycylią, czyli jest spora szansa. Tu mu się będzie dużo łatwiej utrzymać na tronie dzięki temu. Czyli otrzyma oczywiście od nas wszystkie te tytuły. Uzurpujemy tytuł Królestwa Włoch. I jak najbardziej otrzyma od nas, gdzie to jest Królestwo Włoch. Elegancko. I oczywiście używamy tego do wymuszenia sojuszu. I dajemy mu niepodległość. Pięknie. Żeby się pozbyć stresu, zrobimy polowanko. Będziemy wiedzieć rok przed śmiercią. Super. Okej, okay. A właśnie, zapomniałem też o nawracaniu, bo nie roszczeniach, tylko nawracaniu. Tu będą problemy, bo tu jest naprawdę dużo terenów, które musimy nawrócić. O, kolejna prowincja. I to mnie najbardziej martwi, bo kurde, mamy, czyli niby dużo czasu, ale... Możemy ją wychować, czemu nie? Co do pieniędzy, to mamy ich takie ilości, że... Nie ma tu żadnych trudności finansowych. Kolejne inwestycje. Niedługo tu wszystkie te obszary chyba zmaksujemy, praktycznie rzecz biorąc. W ten sposób. Nie, kasy więcej, czyli w sumie to, co wybierzemy, to jest dobrze na tym etapie. Korci mnie, żeby to rozwalić i jeszcze raz werbować, ale trochę tak. Okej, okay, czyli tu miałem rację, że to się wchłonie, że ono dziedziczy drugi tytuł. Ambitna. Dobrze. I super. Obniżymy troszkę podatki, ale grunt, że będzie to nasze. No i czemu teraz nie ma... Czyje to jest? Pojedyncze księstewko, które... No, złożyć nam hołd. Nie ma innej opcji, nie wiem. A, już wiem, co się stało. Już wiem, co się stało. Podczas dziedziczenia to się tak dziwnie przekazało. Czyli tu... No, powinniśmy... O! Jak ten dziedziczył to księstwo, to się po prostu oderwało z jego granic. I stąd ta sytuacja. No i teraz ważny moment. Czyli unifikujemy Afrykę. Wszystko będzie nasze. Cyk. Mamy ten tytuł? Mamy. Jednoczycielki Afryki. No ale... Problem został. Dobra. Ponieważ... No, czy nam się to podoba, czy nie? Jest masa niewiernych.
co ja mam z tym teraz zrobić? Czy masa? Trochę, ale dosyć trochę, że sobie nie wiem, jak z tym poradzić. Gdzieś tu są nasze ziemie. Chyba nie, bo tak, tu nie są nasze. Czy tu wszyscy są odpowiedni religii z tego, co widzę, czy nie? Sami wasale są odpowiedniej wiary. Ile by tu zajęło? Nie, no tego właśnie, kurde. No ci też już powinni się nawrócić. Tu jest problem. Trochę minie, zanim będziemy mogli użyć tego, tej metody. Rozejrzyjmy się tu. Może ją? Tak, ona się powinna nawrócić. No niestety teraz zaczyna się zabawa. Wyszukiwania i nawracania tych wasali, którzy nie do końca przyjęli naszą wiarę. W sumie niech się stanie lepszym medykiem, czemu nie? Kto jest tu? Kolejny problem. No właśnie, mimo że staramy się jak możemy, no to nie do końca. Chociaż w tej chwili tak, ferwor naszej religii jest bardzo wysoki. Może być ambitna. O, mamy właśnie błędy. Jako że mamy wielbłądy, to myślę, że podmienimy jedną jazdę i zamiast jazdy stworzymy sobie wielbłądników. W sumie ja tu zrobię też test i tak na to nas stać, czyli wywalę te dwie jednostki, jakiś czas odczekamy i potem stworzę jeszcze raz, zobaczymy, czy to zadziała, żebyśmy, mówię, no nie mieli jakichś przestarzałych trybeuszy. Tu praktycznie, praktycznie wszystkie technologie mamy, które byśmy chcieli. Czyli to już jest, koniec. No dobra, no trochę wydamy niepotrzebnie pieniędzy, ale bądźmy szczerzy, na pewno nam to nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o kondycję naszego państwa. Ale czy zdążymy, czy nie zdążymy, ciągle jest pytanie. No, oby się nie powtarzały jakieś akcje zmienna czy ufna. Niech będzie ufna. To nie jest idealne, jeżeli ma być szpiegiem, ale uczta, na której się nie odstresujemy, jak żeśmy ustalili jakiś czas temu. Widzę, tu Bizancjum odzyskało swoje dawne ziemie. Jeszcze standardy. Kurde, ten stres nas... Czy ten brak może... O, no, a nie, nie będziemy. Chcemy utrzymać naszą pobożność. Mam wrażenie, że tu się nasz syn powinien utrzymać. I super, jedność ciała i umysłu nie zaszkodzi. Mamy tą córkę. W sumie ją powinniśmy zacząć. Nie, nie możemy, bo kogoś innego wychowujemy. A nasze dwie córy. A kolejna młodsza.
jak sobie radzi. Ma już syna. Od męża, to dobrze. Nie jakoś od konkubenta, bo to zawsze gorsze troszkę statystyki. No i będziemy obserwować, jak ta niecna sytuacja się rozwija. Największy problem jest z nią. Bo tu pewno jeszcze damy radę to ogarnąć. O. No chyba, że po prostu ją wywalę. I chyba tak zrobię. Czyli odbiorę mu wasala. Kurde, to jest stres, ale no, że jest tak kłopotliwa, to w tej sytuacji nie mamy wyboru. Musimy trochę spędzić czasu sami ze sobą, co nam pomoże. No i próbujemy się jej pozbyć. Miejmy nadzieję, że to się uda. To nie zadziała. To może spowodować brzydką rewoltę, ale no musimy to zrobić. Udało się. Mamy troszkę nadmiaru terytoriów, czyli w sumie damy to takiego. No, to, że on nie jest z naszego rodu, ale w sumie jakiś tam, dajmy generalnie kobietom tereny, więc damy jej. No. Trochę nas to kosztowało, ale no trzeba było to zrobić w tej sytuacji. I troszkę się wyżyjmy na kimś. Niestety czasem trzeba. No miejmy nadzieję, że już teraz się to ogarnie. No tu już jest ok. Tam w 2 lata się ta religia zmieni. Najbardziej mnie martwią te obszary arabskie. Tu. O, bunt chłopski. Nasza następczyni nie ma męża. Coś się stało z nim. A, bo wnosiła sobie jakiegoś takiego mega starego, fakt. To niech weźmie w sumie. Ten jest młody, ale może być. Jaka ilość buntowników? 20 tysięcy. Powinien sobie sam z nimi poradzić, szczerze mówiąc. Jeżeli będzie miał problemy, to oczywiście mu pomożemy. Powiedzmy, że w ten sposób to załatwimy. Chyba nie jesteśmy w tej wojnie specjalnie potrzebni. Kolejne rozwoje, ale szybko się to wszystko buduje. No to dzięki temu, że jesteśmy tak rozwinięci. Zero problemów pod tym względem. Nie zmienia faktu, że ją ktoś powinien wychowywać. Ktoś, kto się zna na dyplomacji. Albo nasz syn, który jest wykształcony. O. Tu jest dobrze. No, ale te 4 prowincje mogą być tym, co nas doprowadzi do przegranej. Kto tu w ogóle rządzi? On jest, kurde, słabo wierzący. Może mu się zwyczajnie nie chcieć tego ogarniać. Zwłaszcza, że to jest bezpośrednia domena królewska i to jest też problem. Gdyby był tam miejscowy wasal, to byłaby większa szansa, żeby mu zależało, żeby jego, powiedzmy, najbliższe tereny były
ogarnięte. No to w sumie co będzie, to będzie. Weźmy nasze armie zawodowe i to wystarczy, żeby to wygrać. Tak. I ruszamy tutaj. Jedna bitwa i koniec. A, bo tutaj widzę, że po stronie chłopów walczy też część miejscowej arystokracji, która jest katolicka oczywiście. Próbują z nami walczyć. Ale bez szans. I zniszczenie tej armii powinno zakończyć dokładnie ten konflikt. Czyli to mamy już. Czyli tak, lepsze stosunki z innymi religiami. No nie, zwiększymy development. Zdecydowanie to nam najbardziej powinno pasować. Nasz braciszek kopnął na raka. No właśnie, tu się nic nie poprawia. Chyba przegramy, to znaczy przegramy. No nie zrobimy tego, co mieliśmy zrobić. Trochę nie mam po prostu pomysłu nawet, jak to pchnąć, żeby działało szybciej. I okej, nieśmiała może być. W sumie możemy też zajrzeć do więzienia i tutaj hurtowo ich wymienić na pieniążki. Wow, Andaluzja kolejną wojnę wygrała. Jestem pod wrażeniem. Aż dziwne, że nie tworzy cesarstwa. A, bo on tu ma też troszkę ziem w sumie i tu nie kontroluje. No zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Znaczy ja myślę, że on tu wszystko stopniowo przejmie. Mściwa nie... w sumie... Niech będzie uparta. Z tym też wzięliśmy którymś razem upartą, bo to tak nie jest jakby sprzeczne. Więc teraz tak. Pielgrzymka oczywiście. To nam nie zaszkodzi. Może nawet dostaniemy cechę jeszcze większej tam pobożności. Kolejne budynki. A, nie lubimy niewiernych, o dziwo. Nie spodziewałem się. Z drugiej strony to jest naturalne. Walczymy stale z niewiernymi, więc niech będzie. I co? Staliśmy się... Nie podniosło nam się tutaj. No to jest w dużej mierze losowe, więc nie ma się co dziwić. Poszukajmy Rady Duchów. Obyśmy nie oszaleli, bo to się czasami zdarza. I tak jak przewidziałem, staliśmy się obłąkani. Niestety. I jeszcze w ten sposób, czyli zwiększymy troszkę naszą wiedzę. Czemu by nie? I co? Moglibyśmy zmienić łatwiej wiarę. Oczywiście tego nie chcemy robić, ale... No i tutaj wybór. To... W sumie dostaniemy jakąś unikatową jednostkę, ale to według mnie jest lepsze. Więcej kasy od wpływowych wasali,
A to jest taki praktycznie permanentny buff. Większa armia zawodowa średnio nam jest potrzebna, myślę, na tym etapie. I zaczynamy to, co mnie najbardziej martwi. Okej, 14 lat to już tak nie wygląda. No przez to, że mieliśmy tą, że nienawidzimy niewiernych, czyli o 50% się skróciło. Co sprawia, że jest to realny okres czasu, już nie wygląda to tak przerażająco. Nie, nikogo lepszego nie mamy. Czy to jest niezłe, 29 to jest naprawdę dobry wynik. Dobra, jakieś sekrety, no ale to... Mnie interesuje religia, kurde. Jak było, tak jest, praktycznie mam wrażenie. Kto tym rządzi? Musimy tą każdą prowincję po kolei odnaleźć i sprawdzić, czy tu nie ma... No nie, wszędzie są nasi. Po prostu nie każdemu się spieszy z nawracaniem, taka prawda. Wnuków ma, nie ma wnuczki. Dobra, na razie planujemy chyba jednak tą młodszą. Bo tu wetują, on wy... Zobaczymy, jak on zresztą wychowa. Możemy się pogodzić, tym bardziej do tej naszej rodziny, więc nawet ją zrekrutuję, bo jest całkiem zdolna. Okej, jakieś małżeństwa widzę, tu możemy załatwić. Nasz syn, czy z kolejną Sycylijką w sumie, bo jeszcze tu drugą wersją jest to księstwo z... bardzo potężne księstwo w sumie. No, w ogóle w Europie jest bardzo duży sukces naszej wiary, a już nie mówię o kulturze, bo patrzcie na to. Praktycznie 30% Afryki już przyjęło naszą kulturę. To generalnie się dzieje w zależności od, powiedzmy, zaawansowania kultury. Im jest bardziej zaawansowana, tym chętniej wasale na nią przychodzą. Bo mogą coś zyskać, na przykład primogeniturę albo inne tym podobne rzeczy. No, ale czas nieubłaganie leci. A czy te ziemie są tak, ta jest nawrócona. Gdzie to w ogóle jest, ten Turkantum? To chyba też nawróciliśmy ostatnio. Tak. Inna kultura, ale religia nasza. A to jest najważniejsze. No ale ten mógłby się pospieszyć, naprawdę coś z tym zrobić. I dorasta kolejna córka. O, mogła być mistrzem szpiegów, chociaż nie. Nasza mistrzyni szpiegów jest zacna. Tu czy jakieś, nawet nie ma sensu kolejnych wojen zaczynać. No moglibyśmy tutaj tych chrześcijan gnębić. I tracimy przyjaciela. Stres narasta, czyli czas na polowanie. Żeby coś z tym zrobić, mówiąc wkrótce. O, czyżby Sycylia dostała tu kolejne przyczółki? Tak mi się wydaje. I ile
lecimy. No, badania się już więcej nie przydadzą, bo już mamy wszystko. O, ale dostaliśmy się początkującą łowczynią. Co tu rządzi? A, czyli tu są jeszcze i tu... ci Karolingowie. Gdyby któryś tu z naszych... Burgundalia, widzę, została zaatakowana. No i raczej nie utrzyma się. Andaluzja po prostu ją wchłonie z marszu. Trochę szkoda zawsze mniej królestwa, ale z drugiej strony Andaluzja tu w regionie wyrośnie na supermocarstwo jeszcze większe. No ten etap teraz będzie nudny, już z góry uprzedzam, bo po prostu będziemy się tylko tutaj skupiali na obserwacji nawracania i modlili, żeby to poszło. To nie jest dużo prowincji, to jest 10 prowincji, które, no, przesadzam, z 20, ale... to jest do ogarnięcia. Na przykład tu, no, powiem jedną, a nie, bo to jest właśnie... najwolniej się nawracają te królewskie prowincje. Bo król zawsze ma 100 innych spraw do roboty poza wysyłaniem swojego kapłana. A jeżeli jest jakieś pomniejsze książątko, to już zauważyłem, że prawie zawsze nawraca swoje terytoria. No dobra. Coraz pościg 70, dlatego tak to działa, że praktycznie... A, błądy są słabsze? Baciut tak. Czyli podobne, tylko troszkę wolniejsze w pościgu. A niech będzie trochę różnorodności, nazwijmy to. Ta też nasza następczyni tutaj Guzdra. Tu jest... nie, widzę, że ci miejscowi też nie zawsze mają ochotę. Okej, okay, wojna. Nie jestem tą wojną zainteresowany. To jest wojna ofensywna. I cokolwiek się stanie, to nie jest zaraz na rękę, żeby tam interweniować i płacić. Bizancjum widzę, mimo strat na tej flance, tutaj się dalej rozrasta. Kolejny ślub, tym razem kogo? Na naszej kolejnej jakiejś córki. I co? O! Syn? To ciekawe. Jakiegoś zakonu. Czemu nie? To niewiele chyba da, bo ten zakąt... zakon i tak jest w naszym ręku. Nie, córka, co ty tam robisz? Jakieś romanse na lewo. I który to jest zakon? Zaraz się przekonamy. Szczerze, zakon opętanych, no to ambitna nazwa, nie powiem. Nie chciałbym służyć w zakonie opętanych. Te nowsze zakony widzę, bardzo ciężka jazda, w ogóle potężne te zakony. Gdzieś musi masa świętych wojen być, bo wszystkie są nagle zajęte. Co tu się dzieje? Ciekawe. Kto go atakuje?
Si, ciekawa sytuacja. Może to oni wzięli te zakony? Zbadajmy mechanizm. Jesteśmy w końcu wykształceni. Ciekawa sytuacja. Czyli ci tutaj próbują interweniować. Czyli może tam zakony się udzielają. Kolejna wojna. O całe księstwo. Tu dołączymy. Czyli nasi chcieliby zająć to. Wydaje się, że dadzą radę. Nawet będziesz tak dla zasady. No, wyślemy ich. No niestety zakony są zajęte na chwilę obecną. O! Dużo się dzieje. No w tej sytuacji myślę, że musimy wysłać wszystkie siły. Najpierw na papieża, potem tam. Tu się będzie naprawdę działo. Czyli nie możemy tego robić na pół gwizdka. Ale wiecie co? Będzie ciekawe na następny odcinek. Tutaj praktycznie chyba możemy... Nie możemy. Myślałem, że dałoby się... A, możemy stworzyć królestwo kolejne Arabii. W sumie... Co nam szkodzi? Czyli tutaj nasi interweniowali i roznieśli miejscowych muzułmanów. I jeszcze krucjata, no papież, kurde. Dobra, następny odcinek będzie naprawdę ciekawy. Będzie masa wojen. Krucjata. Nasz atak na papieża. I wszystko po trochu. Każdy będzie kogoś atakował i zobaczymy, na tym najlepiej wyjdzie koniec końców. Ale to za tydzień, jutro. Tak naprawdę, sorry, nie za tydzień. No, w każdym razie pozdrawiam i do zobaczenia.